Cały tydzień będzie niezwykły, gwiazdorski. 25 lat, srebrne wesele, srebro. Seniorzy już mają w tym mieście wszystko, brakuje im tylko gwiazdki z nieba. Wymyśliliśmy w związku z tym, że sięgniemy gwiazd, spróbujemy seniorów wznieść na wyżyny, w związku z tym wszystko będzie gwiazdorskie. Dzisiaj gwiazdorska obsada przyprowadziła na opolski rynek seniorów. Za chwilę gwiazdy seniorów wystąpią na scenie. Jutro mamy piękny gwiazdorski szlak w naszym mieście, łącznie z oglądaniem gwiazd, odwiedzinami w miejscach, gdzie rzeczywiście, z których gwiazdy widać, a nie wszyscy mieszkańcy, a seniorzy też nie wiedzą, więc chcemy to seniorom pokazać. Kolejny dzień zabawa pod gwiazdami, ale nie pod gołym niebem. To jest kolejne nowe miejsce, które odkryliśmy dla naszych seniorów. No i w czwartek promem kosmicznym udajemy się w kosmos, a w piątek kosmiczną wystawę otwieramy w naszej Bibliotece na Minorytów. To ekipa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie sprawia, że seniorom nadal się chce, ponieważ co roku są nowe niespodzianki i atrakcje takie, które po prostu drogą pantoflową przechodzą od seniora do seniora i powodują to, że właśnie tak jak dzisiaj przez 25 lat mamy bardzo dużo osób starszych bawiących się tutaj na opolskim rynku. I w domach dziennego pobytu, i w centrum seniora tak naprawdę na co dzień pracujemy z naszymi seniorami, ale takie święto pozwala na większą integrację i wtedy mamy tą możliwość, żeby skorzystać codziennie z czegoś innego. Czyli trochę na sportowo, trochę coś dla ducha. Każdy skorzysta, jeżeli tylko będzie chciał. Dzisiaj niezwykły tydzień się rozpoczął w Opolu, bo to 25-lecie Dni Seniora. To seniorzy rządzą naszym miastem i wszystko jest pod hasłem gwiazd. A tutaj ze mną dzisiaj gwiazdy, czyli Maryla Rodowicz i Czesław Niemen. Marylo, czy zapowiada się ten tydzień interesująco? Co się będzie działo? Czy będziesz dawać koncert? No, może mi się uda dać jakiś koncert. Udało mi się wyrwać troszkę tutaj do Opola. Znalazłam czas, żeby rozruszać troszkę seniorów, żeby się dobrze bawili, śpiewali, tańczyli. Także myślę, że tu wszyscy widzą w oknach. Chciałabym tych seniorów troszkę sprowadzić z domu na ulicę. Czy Czesław Niemen też da tutaj jakiś koncert? Czy Czesław Niemen jest w formie? I czy Czesław Niemen życzy sobie, żeby jak najwięcej było takich radosnych dni dla was, dla seniorów? Dla Czesława Niemena byłby to problem, ale on patrzy na nas z góry, także najprawdopodobniej cieszy się, że go po 60 latach sprowadzamy z powrotem do Opola w formie melodii, piosenek i różnych atrakcji dla seniorów. Każdy dom dziennego pobytu przygotował programy dla swoich seniorów i nie tylko, dla mieszkańców dzielnicy. Także się będzie bardzo dużo działo w Opolu przez ten tydzień. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą skorzystać. Bieg nie jest istotny. Najważniejsze, żeby dzieci wyciągnęły swoich rodziców, babcie, dziadków na świeże powietrze do zabawy. Czyli zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku. Ważne, żeby były chęci i żeby zachęcić ewentualnie też właśnie swoich dziadków, pradziadków czy rodziców do udziału w tym niezwykłym i radosnym tygodniu.